Witajcie w totalnie oldschoolowym odcinku Fangottena. Niektórzy zdążyli się chyba już za pięcioma odkryciami stęsknić, dlatego nagrywam jeszcze, kolejny... Długo jeszcze, bo kompa chciałem. Momencik. Sorry, to tylko moja schizofrenia. Nie wierzcie temu gościowi, to ja jestem ten prawdziwy. Na sam początek mogę wam polecić film, ale nie film, taki pełnometrażowy, tylko ze względu na jego długość mógłbym go nazwać bardziej filmikiem, ale z kolei ta nazwa kojarzy mi się bardziej z Minecraftem i kotkami, bo mowa jest o Obrałem ziemniaka. Może ja pokażę cycki? Jacek, co ty? Nikt nie chce oglądać twoich cycków. Moje cycki to nie problem, to twoje aktorstwo. A co chcą? A, zastąpić. Bardzo utalentowany. Obrałem ziemniaka. Przyjebane. Ten twór pojawił się na festiwalu filmowym w Melbourne i chociaż tekst Obrałem ziemniaka wydaje się być dużo bardziej wyrazisty, to jego tytuł tak naprawdę to Polish Cinema. Naprawdę fajnie zrealizowany i z jednej strony to miała być reklamówka mająca na celu zachęcić zagranicznego odbiorcę do zapoznania się z polską twórczością, a z drugiej strony po prostu gorzka autoironia, która trochę naśmiewa się z tendencji polskiego kina, czyli właśnie takie obieranie ziemniaka, dużo nudy. Przyjebane. Więc nawiązanie do obierania ziemniaków wydaje się być piekielnie trafne. I może trochę nie bardzo wiem, jak ma to kogokolwiek zachęcić do polskiego kina, ale przynajmniej zostało to zrobione z jajem i może będzie to jakiś motor napędowy dla polskich autorów, dla polskich twórców filmów do zrobienia czegoś mniej konwencjonalnego. This is Hawkins. O, Fangotten, ale ty przecież jesteś taki zapracowany, to kiedy ty masz czas na oglądanie seriali? Już tłumaczę. Po prostu kiedy wciągnę się w jakiś serial wystarczająco mocno, to obejrzenie chociażby jednego odcinka traktuję już jako pracę, to znaczy to jest ten sam priorytet. I w sumie mało tego, ostatnio udało mi się obejrzeć Stranger Things niemalże za jednym zamachem, a Stranger Things to 9-odcinkowa historia skupiająca się wokół zaginięcia chłopca w totalnie dziwnych okolicznościach. Akcja rozgrywa się w latach 80., uwaga, w Stanach Zjednoczonych, kto by się tego spodziewał, i to wszystko jest zwieńczeniem popkultury właśnie tamtych lat. W Stranger Things znajdziemy odwołania do popkulturowych klasyków niemalże na każdym kroku i możemy je liczyć dosłownie w setkach. Jest E.T., jest Obcy, jest syntezatorowa muzyka i cała masa innych odwołań. Stranger Things z jednej strony bywa bardzo przewidywalne, co wydaje mi się wpisuje się jakby w konwencję tego serialu, z drugiej strony czasami mamy do czynienia z twistami, po których dosłownie opada nam szczęka, także chyba powinniście spróbować. 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! Zazwyczaj ciężko słucha mi się muzyki w innym języku niż polski czy angielski, ale są od tego odstępstwa. Czego przykład mieliście w poprzednim odcinku, gdzie wrzuciłem niemieckie rapsy. Tym razem odbiłem mocno na wschód, Rosja i Pharaoh. I dwa klipy, których tytułów nie jestem w stanie wymówić, ale spokojnie, dodam wszystko do opisu, żebyście mogli sobie sprawdzić. Oba te kawałki utrzymane są w dosyć podobnych klimatach i razem z teledyskami tworzą kompletną całość i mega mi się to podoba. Jest gniew, jest mrok, jest taki młodzieńczy pazur i rapowy odłam, którego wcześniej nie znałem. Rap naprawdę szybko się rozwija, a ja w tym temacie jestem lekkim ignorantem. Chyba. Okej, ale czemu mamy być cały czas tacy smutni? Ktoś kiedyś napisał mi, że moje filmy są strasznie melancholijne i to samo dzieje się z nim, kiedy je ogląda. Nie żeby to był dla mnie jakiś powód do wstydu, wręcz przeciwnie, ale kiedyś wpadłem na filmik gościa, który chyba nie jest zbyt melancholijny i teraz mi się o tym przypomniało. Jego kot został potrącony przez samochód, no i niestety zmarł i wypchał tego kota.
wypychanie zwierząt jest samo w sobie trochę dziwne. Ale ten gość nie tylko go wypchał, ale i zrobił z niego drona. Właśnie takich osób potrzebujemy. Ale nie próbujcie tego robić z ludźmi. W sensie, gdy ktoś umrze czy coś, to nie wypychajcie go, a tym bardziej nie róbcie z niego drona. That's kind of crazy. But my second thought was, let's do it. Walić to. Po prostu zostawię was z tym Singapurczykiem, który beatboxuje po polsku. Po co ci kapusta, biszkopty, pieprz, odbyt? Czy kiedyś zastanawialiście się, jak szerokie perspektywy ma wasz ojczysty język? I z tym was zostawiam. Na dzisiaj to wszystko. Cześć! Ready, ready, ready. Potyczka pusta, 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 biszkop to 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 pieprz, 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 pa 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 pa. Odbyt, 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 odbyt. So, this is how you do it.